Jak w tej chwili wygląda sytuacja na polskim rynku oleju rzepakowego? Sytuacja na polskim rynku na chwilę obecną wydaje się stabilna. Ceny do końca miesiąca nie powinny rosnąć, choć dochodzą do nas sygnały z coraz większej ilości firm, że zaczyna brakować powoli oleju. Sytuacja ta najprawdopodobniej jest powiązana z konfliktem Ukraina-Rosja. Wiemy, że na chwilę obecną import z Ukrainy znacznie się zmniejszył. Mają też problemy logistyczne, bo dochodzą do nas informacje, iż Rosja zabiera z Ukrainy swoje wagony służące również do transportu oleju rzepakowego. Skąd pomysł tworzenia nowego notowania na portalu epetrol.pl? Od dłuższego czasu odczuwałem brak notowania, które pokazywałoby realny obraz rynku i cen transakcyjnych w oleju rzepakowym. W związku z tym na bazie swoich kontaktów postanowiłem stworzyć takie notowanie, które pokazywałoby w jak najlepszy sposób to, co dzieje się na polskim rynku, jeżeli chodzi o ceny oleju surowego. Dodatkowo na podstawie informacji, które zbieram od klientów, tworzymy również komentarz do rynku oleju rzepakowego, w którym prognozujemy zmiany na najbliższy tydzień, dwa, w zależności od sytuacji na rynku. Dla kogo właściwie adresowane jest nowe notowanie? Notowanie jest adresowane do wszystkich firm zajmujących się handlem olejem rzepakowym, począwszy od tłoczni, przez importerów, traderów, po estrownie.